tłumy bawiły się na koncercie zespołu Enej. 13 sierpnia olsztyńska kapela zagrała w amfiteatrze imienia Czesława Niemena. Był to kolejny spośród dziesiątek koncertów w ramach olsztyńskiego lata artystycznego. Enej cieszy się ogromnym uznaniem w całej Polsce. Zespół jest w trasie przez cały rok. I jak przyznają sami muzycy, większość czasu spędzają poza domem. W Olsztynie są w zasadzie tylko gośćmi, a o wakacjach na razie w ogóle nie myślą. Taka to cena za sławę, ale nie narzekają. Takich stricte wakacji to od 1 maja do połowy października zespół Enej nie widział i nie będzie widział. Tak, a wolny czas mamy od początku października, to znaczy od początku. 10 i 11 października to jest jakby początek naszych wakacji, które będą trwały nie więcej jak 2 tygodnie. Także to jest czas na regenerację, na doładowanie baterii, żeby wejść może do studia, żeby zacząć grać koncerty w klubach. Także 2 tygodnie muszą nam starczyć. Nie jest to dużo, ale nie jest to chyba aż tak mało. Chyba jesteśmy w stanie odpocząć przez ten czas. Zespół Enej gra od 2002 roku, jednak dynamiczną karierę rozpoczął w roku 2011 po zwycięstwie w programie telewizyjnym Must Be The Music. Od tamtej pory każdy nowy utwór kapeli trafia na czołówki list przebojów, a zespół ma swoich fanów w kraju i za granicą. Za muzykę, za energię, za uśmiech i za to, że zawsze są sobie. Za to, że są tacy fajni. Nie? Za to, że są inni niż wszyscy. No. Który najfajniejszy? Jest ich 7. Kuba. Łukasz. Wszyscy są fajni. Ulubiony wasz kawałek, który chcecie dzisiaj usłyszeć? Wszystkie trzy płyty. W tym roku to drugi i ostatni koncert Eneja w Olsztynie. Czy zagrają w następnym sezonie? Liczą na to fani, a zwłaszcza fanki zespołu. Tymczasem 16 sierpnia organizatorzy olsztyńskiego lata artystycznego zapraszają na imprezę dla miłośników rocka alternatywnego. W amfiteatrze wystąpi kolejna gwiazda, Katarzyna Nosowska.